Kochani, dzisiaj, przechodząc już do Bożego Słowa, dzisiaj chciałbym mówić o Hiskiaszu i w ramach tego usługiwania skupić się na historii Hiskiasza, króla judejskiego, króla tego plemienia po rozpadzie Izraela na dwie części, króla Judejczyków. Historia Hiskiasza jest bardzo wdzięczną historią do przygotowywania usług, kazań, bo jak czytamy te miejsca, w których jest opisana jego historia, to jest wiele fajnych lekcji do wyciągnięcia. No, jego życie jest tak opisane, jest tak ciekawą postacią, że naprawdę możemy się z tej historii uczyć, z jego życia czerpać lekcje również dla naszego życia. Dzisiaj chciałbym dzielić się słowem ich zapisanym w drugiej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale i w dalszych rozdziałach, w drugiej Księdze Kronik w 29 rozdziale i dalszych rozdziałach oraz w Księdze Izajasza w 37 rozdziale i w dalszych rozdziałach, bo właśnie tam, w tych trzech księgach jest opisana historia tego króla Judejczyków. Hiskiasz był młodą osobą, kiedy obejmował władzę w Judzie. Miał 25 lat. Jego ojcem był Achaz, król bardzo bezbożny. Król, który był zaangażowany w praktyki okultystyczne, które polegały między innymi na tym, że poświęcał w ofierze, spalał chyba żywcem swoich synów. Dopuszczał się takich niewłaściwych rzeczy, takich obrzydliwości przed Panem Bogiem. I to było dzieciństwo, to było otoczenie Hiskiasza, kiedy dorastał. Dorastał w takim domu. Biblia jednak mówi nam i dowiadujemy się z tych miejsc, które wymieniłem przed chwileczką, że to dziedzictwo domowe, to dziedzictwo, to otoczenie rodzinne Hiskiasza nie wpłynęło na jego życie i nie determinowało tego, jak on podchodził do spraw Bożego Słowa, do szanowania Boga, do relacji z Bogiem. Nie popchnęło go to w złą stronę. Kochani, kiedy czytam historię Hiskiasza, to dochodzę do przekonania, że był uważnym obserwatorem. Kiedy był w domu swojego ojca, kiedy urodził się, kiedy dorastał, kiedy wokół niego działa się cała ta bezbożność, a wraz z bezbożnością Achaza, jego ojca, cały Izrael był wciągnięty w te niewłaściwe praktyki religijne. Budowano ołtarze, budowano bożki, oddawano cześć tym bożkom. Dochodziło również do takich obrzydliwości, jak właśnie składanie ofiar z ludzi. I on obserwował, wiecie, to, co się działo. I nie wiem gdzie, ale gdzieś musiało być źródło tego dobra, źródło pochodzące od samego Boga, że nie zepsuło go całe to zło, którego otaczało. I kiedy doszedł do władzy, to już na samym początku swojego panowania wyraził właśnie to, co obserwował. Wyciągnął wnioski, właściwie określił przyczynę dla wszelkiego zła, które działo się w Izraelu, bo w tym czasie, w czasie panowania królów i judejskich, i izraelskich, wiecie, Izrael był najeżdżany, zarówno królestwo Izraela, jak i królestwo judejskie ze stolicą w Jerozolimie było najeżdżane przez różne okoliczne państwa, plemiona, przez Asyrię między innymi, przez Filistynów. Wszyscy wrogowie Izraela korzystali z tego rozbicia, korzystali z tej słabości narodu izraelskiego, najeżdżali siebie, właśnie najeżdżali te dwa państwa. Również dochodziło do wielu bratobójczych walk, do okropnych rzeczy między tym jednym narodem podzielonym na dwa, nazwijmy to, obozy. I Hiskiasz był uważnym obserwatorem. I z Bożego Słowa wynika, że wyciągnął właściwe wnioski ze swoich obserwacji, które dotyczyły wydarzeń oraz kolei losów Judy i Izraela. Bo Biblia mówi tak, w drugiej Księdze Kronik, w 29 rozdziale, 8 wersecie, kiedy Hiskiasz mówi o tym, co zaobserwował i jaka jest przyczyna tych wydarzeń, które on obserwuje, tego całego zła, które się działo wokół niego. Mówi tak, to też gniew Pana spadł na Judę i na Jeruzalem, więc uczynił z nich przedmiot zgrozy, zdumienia i drwiny, jak na własne oczy widzicie.
Hiskiarz doskonale znał przyczynę tych wszystkich nieszczęść, znał przyczynę spustoszenia i wszystkich innych problemów narodu izraelskiego. I ta obserwacja, wyciąganie właściwych wniosków skłoniły go do podjęcia właściwych wyborów. Jego rządy rozpoczęły się od realizacji tego, co leżało mu na sercu, a Biblia mówi, że leżało mu na sercu i on też wyraził to, czytamy o tym w Bożym Słowie, że było to zawarcie przymierza z Panem, odnowienie przymierza z Panem. Biblia mówi o Hiskiaszu, że czynił to, co prawe w oczach Pana Boga i był w tym podobny do Dawida. Lgnął do Pana, nie odstępował od Niego, przestrzegał Jego przykazań. Żeby zawrzeć przymierze z Panem, przed Hiskiaszem było wielkie wyzwanie. Kiedy obejmował Judę, miał po sobie, czy po jego ojcu została spuścizna w postaci mnóstwa różnych bożków rozsianych po terytoriach judejskich. Byli ludzie, którzy byli zepsuci, oddawali cześć tym bożkom, oddaleni od Boga. I Hiskiasz zaczął od tego, że rozprawił się z grzechem w Judzie w bardzo stanowczy sposób. I pierwszą rzeczą, jaką uczynił, i Biblia mówi, że uczynił to w pierwszym miesiącu swojego panowania, było przywrócenie świątyni do działalności. Zajął się remontem tej świątyni. Zaczął od tego, żeby tą świątynię oczyścić. Zajął się tym, żeby sprowadzić, nazwijmy to, personel do tej świątyni, kapłanów, lewitów, którzy od jakiegoś czasu, od początku istnienia Izraela, byli ustanowieni do tego, żeby sprawować służbę polegającą na chwaleniu Boga, na składaniu Mu ofiar. On tych ludzi wyszukał, oczyścił i wezwał do tego, żeby dalej rozpoczęli służbę na chwałę Boga. Jego zadaniem było przywrócenie świetności, przywrócenie służby w świątyni. Czytamy w Bożym Słowie, że ludzie ci, których on wezwał do tego, żeby stanęli po stronie Pana, żeby zajęli się oczyszczeniem i służbą w świątyni, zaczęli oczyszczać świątynię. Wchodzili, zabierali wszystkie rzeczy, które były zanieczyszczone. Być może były to jakieś bożki, jakieś obiekty kultu pogańskiego. Brali to wszystko, wynosili i wrzucali, jak Biblia mówi, do potoku Cedron, czy Kidron, jak mówią inne tłumaczenia. Za rządów Hiskiasza nastąpiła naprawa i poświęcenie tych rzeczy, które celowo były gdzieś uszkodzone, zniszczone przez Achaza w ramach, myślę, świętokradztwa, w ramach tego, żeby właśnie celowo uszkodzić i pokazać, że teraz ja nie liczę się z Bogiem Izraela i idę za swoimi bożkami, religijnymi przekonaniami. Pilna realizacja właściwie obranych priorytetów tej chęci, zamiaru zawarcia przymierza z Panem spowodowała skutek, który jest opisany w drugiej księdze Kronik w 29 rozdziale 36 wersecie. Wznowiona służba na rzecz Boga wywołała szczerą, głęboką, naturalną radość w całym narodzie judejskim. Panowało przekonanie o tym, że wznowienie służby odbywa się przy czynnym udziale i aprobacie samego Boga. Ludzie odczuwali żywą relację, żywą społeczność z Bogiem. Kochani, tak było. To przebudzenie, bo tak można o tym mówić, rozpoczęło się od pokuty. To przebudzenie rozpoczęło się od uporządkowania świątyni, ale myślę, że zaczęło się również od tego, że ludzie, którzy zostali wezwani do zawrócenia do Pana, do przybliżenia się do Niego, do porzucenia tych wszystkich rzeczy, do których się odwrócili, ludzie ci musieli też zrobić porządek nie tylko w świątyni, ale również w swoim życiu. Dotyczyło to kapłanów, lewitów, dotyczyło to również każdego zwykłego człowieka, obywatela Jerozolimy i Królestwa Judy. I kiedy nastąpiło to odnowienie relacji z Bogiem, kiedy nastąpiła pokuta, Pan Bóg sprawił niesamowitą radość, jedność. Ci ludzie poczuli, że są jedno i poczuli, że w tej jedności jest z nimi również Pan Bóg.
I tak sobie pomyślałem, że to był początek, to był powrót do nie religii, nie do przykazań, nie do zasad, nie do przestrzegania takiego ślepego jakichś nakazów, zakazów, do sprawowania jakiegoś kultu według określonych przepisów, ale to była właśnie nie religia, ale to było powrót do żywej społeczności z Bogiem. Nie obrzędy, ale postępowanie, w którym ukryty był głęboki sens, przeżywany przez każdą osobę, która dopuściła się wcześniej odstępstwa, później pokutowała i porzuciła, porzucając wszystkie rzeczy, które oddzielały od Boga, które były zaprzeczeniem wiary w jedynego Boga, Jahwe, i przyjście do Boga. To powodowało radość, powodowało, że tą radość przeżywała jednostka, ale też i cała społeczność izraelska. I taka jest prawdziwa relacja z Bogiem, i oni tego doświadczali. Powiem wam, że doszło też tam wśród nich do niebywałej rzeczy. Król Hiskiasz, wiedząc, że od dawna nie była organizowana Pascha, miał na sercu, żeby również to święto było obchodzone. Kochani, i oprócz tego, że wezwał obywateli Judy, postanowił również, że wyśle posłańców do wszystkich innych plemion, które tworzyły Królestwo Izraelskie ze stolicą w Samarii. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dwa rozdziały wcześniej, w księdze bodajże chyba Kronik, czytamy o tym, że za życia Achaza nastąpił najazd tych plemion innych izraelskich na Judę. I wiecie, co tam się stało? Biblia mówi, że w ciągu jednego dnia zabitych zostało 120 tysięcy mężczyzn. 120 tysięcy mężczyzn. Biblia mówi też, że tego samego dnia zostało uprowadzonych 220 tysięcy kobiet, dzieci, starców przez te plemiona izraelskie. Kiedyś przez jeden naród, przez naród wybrany przez Boga, ale podzielony na skutek grzechu, upadku. I wiecie, uderzyło mnie to bardzo, że Hiskiasz, który przecież jeszcze nie minęło jedno nawet pokolenie od tego, kiedy to się stało, kiedy doszło do tej bratobójczej walki. Na szczęście tam ta historia opisuje proroka, który kiedy ci jeńcy w olbrzymiej ilości, wyobraźcie sobie 220 tysięcy ludzi pojmanych do niewoli, wyobraźcie sobie 120 tysięcy zabitych mężczyzn. Kiedy ci ludzie byli prowadzeni do niewoli, niektórzy nie byli ubrani, bo Biblia mówi, że kiedy wystąpił prorok i mówi, co wy robicie, dlaczego ich tu sprowadzacie, czy chcecie dołożyć do tego całego nieszczęścia, które już nas spotkało ze względu na nieposłuszeństwo Bogu, również tą hańbę, której się dopuszczacie względem swoich braci. I wtedy nastąpiła taka refleksja, ubrano tych, którzy nie byli ubrani z tych pojmanych, nakarmiono ich i nie przyjęto do ziemi tej izraelskiej, tylko po prostu odprawiono ich z powrotem. Kochani, i syn Achaza, tego pokonanego króla, którego ludzie zostali zamordowani, pojmani w niewolę, Hiskiasz, mówi, będziemy obchodzić święto Pana, bo dawno już tego święta nie było. I radujemy się, cieszymy się Jego obecnością i chcę, żeby również pozostała część Izraela doświadczała tej radości, doświadczyła społeczności z Bogiem, nawróciła się do Boga, wzięła udział w tej odnowie. A gdzie miejsce na nienawiść, gdzie miejsce na nieprzebaczenie, na pamięć o tych mordach, które jednego dnia zostały dokonane i pewnie w innych również? Nie było na to miejsca. Boża obecność, pokuta, odwrócenie się od zła zmieniała całe życie, całą rzeczywistość wokół tych ludzi. Także oni nie pamiętali tego, co działo się kilkanaście, kilkadziesiąt, nie wiem jaki to był odstęp czasu, lat wstecz, lat do tyłu. I ich serce było tak nakierowane na Boga, serce Hiskiasza było tak przemienione przez Boga, że powiedział, również niech uczestniczą w tym inne plemiona izraelskie. Ci nasi prześladowcy, ci, którzy być może zabijali wam ojców, mężów, kobiety, dzieci, idźcie do nich i zawezwijcie ich, żeby razem z nami obchodzili Paschę. Gniew i chęć zemsty zostały zastąpione przez wezwanie do odnowy duchowej, która pociągała za sobą błogosławieństwo. To było szczere i głębokie. Wiecie, tak jak czytałem tą historię, to zostałem tym bardzo uderzony, bo postawa Judejczyków podobała się Bogu. To wybaczenie w tym aspekcie
zapraszania innych, żeby mieli tą cząstkę w tej odnowie i cząstkę w Bożym błogosławieństwie, które zaczęli namacalnie odczuwać, tą radość, która wypełniła ich serce, zgorzknienie, gniew, nieprzebaczenie całkowicie ustąpiły i przyszło takie pragnienie, żeby wezwać również braci, którzy jeszcze jakieś kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wyrządzali nam krzywdę. Podobało się to Panu Bogu, słuchajcie, i spowodowało to, że On swoją rękę wyciągnął w kierunku plemienia judejskiego. I Biblia mówi tak, posłuchajcie, na Judzie spoczęła ręka Boża, dzięki temu jej mieszkańcy okazali jednomyślność w sprawie spełnienia nakazu króla i książąt związanego ze słowem Pana. W Judzie nastąpiła jednomyślność. Kiedy poszli posłańcy, kiedy pozostało ogłoszone, że jest Pascha, przyjdźcie, uczestniczcie w tym innym plemionom. Nie wszyscy. Jest napisane, że wyśmiewali się z tych posłańców ci resztka, druga część Izraela, ale wielu przyszło, wielu odpowiedziało na to wyzwanie. Pan Bóg docenił postawę ludzi szczerze pragnących odnowych. Pan Bóg ma moc poruszyć ludzi i dopomóc pragnieniom tych, dla których celem jest przybliżenie się do Pana i dla których celem jest również pociągnięcie innych do Pana Boga. Bo taki był cel Hiskiasza i tych posłańców, którzy szli i mówili, chodźcie z nami. Zapanowała atmosfera wielkiej radości. Powtarzam to, kochani, bo to jest bardzo ważne, bo Biblia mówi w wielu miejscach w tej historii właśnie o tym. Wdzięczność, atmosfera święta, wzajemnego szacunku i błogosławieństwa. Kochani, Biblia też mówi, że błogosławieństwo Lewitów, które zostało wyrażone nad zgromadzonym w Jerozolimie ludem, dotarło do Pana Boga i Pan wysłuchał Lewitów. Czytamy również, że po skończonej pasrze, kiedy ludzie rozeszli się, przebudzenie trwało dalej. Ci ludzie, którzy w Jerozolimie doświadczyli Bożego dotknięcia, przebudzenia, rozeszli się do miast i burzyli wszędzie, gdzie dotarli. Wszystko to, co było niewłaściwie. Ołtarzyki, bożki i tak dalej, wyrzucali to. Nastąpiła, myślę, w Judzie całkowita odnowa. Nie było miejsca. Bo Biblia mówi, że poszli wszędzie i wszystko niszczyli, co było niewłaściwe. Kochani, kolejnym dowodem odnowienia relacji z Panem Bogiem i kolejnym skutkiem odnowienia tej relacji narodu izraelskiego, tego plemienia judejskiego, była niesamowita ofiarność na rzecz Pana. Król zalecił, składajcie dziesięcinę. Ludzie odpowiedzieli w niesamowity sposób. Biblia mówi, że lud przystąpił ochoczo do wykonania tego polecenia. Słuchajcie, efekt był taki, że sam król, kiedy przyszedł do miejsca, w którym dziesięcina i ofiary były składowane, sam był zdziwiony i zaskoczony. Biblia mówi, kiedy przyszedł Hiskiasz w towarzystwie książąt, wszyscy oni zobaczyli te stosy, błogosławili Pana i jego lud Izrael. Co sprawiło? Co spowodowało, że ludzie nagle otworzyli swoje serca? Niedawno jeszcze byli odwróceni tyłem do Boga i modlili się do bożków, robili obrzydliwe rzeczy. A kiedy Pan dotknął się ich, kiedy nastąpiła pokuta, kiedy nastąpiło odwrócenie się całkowite od grzechu, Pan sprawił takie rzeczy. Nie religia, nie nakazy, nie jakieś puste i ślepe wykonywanie przykazań, ale Boże poruszenie serc, które było właśnie zapoczątkowane szczerą pokutą, odwróceniem się od tego, co złe. To, co sprawiło te efekty, to relacja. Bo to nie religia, ale relacja, którą nawiązali z żywym Bogiem. Efektem Bożego poruszenia, które doprowadziło ich do wielkiej ofiarności, było obfite błogosławieństwo ze strony Pana Boga. Wiecie, ja, i tak jest. Ja to obserwuję w swoim życiu i daję temu świadectwo, że im bardziej jestem wierny, im więcej daję, tym więcej od Pana Boga zyskuję. I to jest niesamowite. I tak samo było w Izraelu. Bo Boże Słowo mówi, po czym Hiskiasz zapytał kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. Wtedy arcykapłan Azariasz z rodu Sadoka odpowiedział mu, odkąd zaczęto przynosić tę świętą daninę do świątyni pańskiej, najadaliśmy się dosyta, a jeszcze dużo pozostało, gdyż Pan pobłogosławił swojemu ludowi i stąd ta ogromna pozostałość. Kochani, jest zależność, o której zawsze wspomina pastor, kiedy mówi o dziesięcinie. I ta zależność
wystąpiła również tam. Jeżeli ludzie dają z ochotnego serca, z radością, poruszeni przez Boga, Pan Bóg otwiera zasoby nieba i zsyła jeszcze więcej, i zsyła jeszcze więcej. I stąd ta ogromna pozostałość. Kochani, Hiskiasz, mówi Biblia dalej, ufał Panu. Biblia też mówi, że nie było już w Judzie takiego jak on. Takiego nie było również wśród wszystkich jego poprzedników. Są to szczególne słowa. Kochani, skoro tak dobrze się powodziło Hiskiaszowi, to czy miał w czym ufać Panu Bogu? Czy musiał się wysilać w tej ufności, żeby mu ufać? Jak się jest dobrze, prawda, to łatwo jest powiedzieć, tak, ufam Panu, jestem z Nim, kocham Go z całego serca, uwielbiam Go, bo dobrze nam się powodzi. Dobrze się powodzi, wtedy nie jest problemem ufać. Boże Słowo mówi, tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił on to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. Możemy powiedzieć, i pewnie znajdą się ludzie, którzy powiedzą, i tak mówią, kiedy widzą chrześcijanina, któremu się powodzi, no ufasz, zaufałeś Bogu, ufasz Mu, bo tobie się szczęści, bo jest wszystko w porządku, ale poczekaj, przyjdą trudności, przeciwności, zobaczymy wtedy, co się wydarzy w twoim życiu. Miał łatwe zadanie, bo mu się poszczęściło. Kochani, ale Biblia i historia o Hiskiaszu mówi, że po wszystkich dowodach wierności względem Boga, no właśnie, wydawać by się mogło, że Pan Bóg będzie nagradzał i że będzie tak sielanka cały czas. Jednak stało się coś innego. Po wszystkich dowodach wierności względem Boga, i Biblia mówi tak właśnie dosłownie, że po wszystkich dowodach wierności nadciągnął odwieczny wróg i zajął wiele warownych miast w Judzie. Przyszło doświadczenie, przyszedł atak na Hiskiasza, przyszło sprawdzenie tego, w jakim stanie znajduje się Izrael, w jakim jest stanie duchowym. Przyszła po prostu próba. Ja myślę, że ten stan był dobry, ale w takim świecie żyjemy i tak to jest skonstruowane, ten duchowy świat, że przychodzą próby, przychodzą doświadczenia, pojawiają się problemy. Nadciągnął wróg, król asyryjski, zajął wiele warownych miast w Judzie i miał również zamiar zdobycia Jerozolimy, w której urzędował Hiskiasz. Kochani, i druga Księga Królewska wspomina o tym, że w tym pierwszym ataku, podczas pierwszego najazdu króla Sanhedryba, króla asyryjskiego, Hiskiasz zabrał to całe złoto, to wszystko, co było dobrego zgromadzone, o czym przed chwilą mówiłem, co przynosili ludzie, ze świątyni i z Pałacu Królewskiego, zabrał to, przeanalizował sytuację, być może policzył armię, być może dowiedział się o tych wszystkich warownych grodach, które były gdzieś tam po ziemi izraelskiej rozsiane wokół Jerozolimy i powiedział, skalkulował się i mówi, no nie wygram z nim, nie mam szans. I wziął to wszystko złoto, to srebro, które było i oddał królowi asyryjskiemu jako daninę. Chcąc zapewnić sobie spokój i to, żeby król asyryjski odstąpił od oblężenia Jerozolimy. Hiskiasz doprowadził również do tego, że złoto, którym wcześniej były obite drzwi oraz odrzwia świątyni, to złoto z powrotem odkuto i wysłano królowi asyryjskiemu. Kochani, co ja widzę w tej historii? Kiedy przyszedł atak, kiedy przyszło doświadczenie, Hiskiasz nie zwrócił się w tej sytuacji do Pana Boga. Czytamy o tym w drugiej Księdze Królewskiej. Nie zwrócił się od razu do Pana Boga, ale zaczął polegać na własnym rozumie. Skalkulował, że nie uda mu się wygrać, że nie opłaca się wdawać w walkę z królem asyryjskim i zabrał to wszystko i oddał jako daninę. Kochani, tak jak patrzymy na to, tak z punktu widzenia ludzkiego, czy był to grzech? Wziął po prostu to, co miał, to, co było złożone. Taką decyzję podjął. Jedna z wielu decyzji, które musiał jako król podejmować. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to była decyzja no, nieobarczona jakimś grzechem, ale ja w tym widzę brak ufności,
a raczej może pozostawienie ufności gdzieś na boku, ufności Panu mimo okoliczności i takie podjęcie decyzji w oparciu tylko i wyłącznie o własny rozum, o własne zdanie, o sprawdzenie wszystkich okoliczności, podjęcie decyzji bez kontaktowania się, bez porozumienia z Panem Bogiem. Niestety Hiskiasz przejechał się na tym, ponieważ król asyryjski zabrał złoto, zabrał srebro i nie odstąpił od oblężenia Jerozolimy i dalej zaczął naciskać na króla Hiskiasza. Skarbiec już był pusty. Gdzie była ufność Hiskiasza? Sanheryb nie odpuścił i ponownie najechał Jerozolimę. I na nic zdała się danina, którą Hiskiasz złożył królowi. Był to błąd po stronie Hiskiasza. Na pewno zubożyło to Hiskiasza, także kiedy ponownie król asyryjski przyszedł pod mury Jerozolimy, nie było już co dać, zresztą byłoby to kompletną głupotą, żeby człowiekowi, który zabrał złoto i nie dotrzymał słowa, dawać coś jeszcze. Przyszedł kolejny atak króla asyryjskiego. I w tym drugim ataku, w tej drugiej fali Hiskiasz zajął właściwą postawę. I chciałbym właśnie na chwilę jeszcze opowiedzieć wam o tym, jak wyglądała ufność Hiskiasza, jak wyglądało jego zachowanie w tym drugim ataku króla asyryjskiego. Czytamy tak. Kiedy armia asyryjska otoczyła Jerozolimę, kiedy zbudowano szańce, żeby oblegać, żeby zdobywać, być może zagłodzić tych, którzy mieszkali w Jerozolimie, łącznie z Hiskiaszem. Pojawiło się coś jeszcze. Wyszedł do Izraelitów, do ludzi posłanych przez Hiskiasza, posłaniec króla asyryjskiego. I w Izajasza, przenosimy się teraz do Księgi Izajasza, 36 rozdział, w 4 wersecie czytamy takie słowa. I rzekł do nich Rabszake, posłaniec, kanclerz posłany przez króla asyryjskiego. Powiedzcie Hiskiaszowi, tak mówi wielki król, król asyryjski, na czym opierasz swoją ufność? Kochani, diabeł w pierwszej kolejności uderzył w zaufanie Hiskiasza. Kanclerz głośno krzyczał przy murach Jerozolimy, przy wszystkich poddanych Hiskiasza, że obrana przez niego strategia, że obrona Jerozolimy nie ma sensu, że siła oręża, na którym polega Hiskiasz, mury Jerozolimy, to tylko puste słowa, nic nieznaczące i on to zdobędzie, i on to po tym przejdzie. Diabeł starał się uderzyć w podstawy zaufania. Szydził i udowadniał, że Hiskiasz jest słaby. Pojawił się problem, który widział Hiskiasz, który był widoczny dla wszystkich mieszkańców Jerozolimy. Być może zaczęto ograniczać zapasy jedzenia, napojów, picia, wody. Ludzie widzieli problem i nie widzieli też wyjścia. I dodatkowo wychodzi człowiek posłany przez króla asyryjskiego, który mówi w jego imieniu: na nic się zda wasza obrona. Gdzie jest wasze zaufanie? Komu ufacie? Własnej sile? Ufacie murom? Kochani, myślę, że te słowa są obrazem słów, pocisków szatana, jakie on kieruje do Bożych ludzi, kiedy przychodzi problem. Kanclerz, moim zdaniem, jest obrazem tego, w jaki sposób działa szatan, jest obrazem szatana. I Biblia opisuje, w jaki sposób zwracał się, w jaki sposób uderzał w zaufanie Hiskiasza, które gdzieś tam miał wypracowane. Zaufanie, w którym przy tym drugim ataku użył, oparł się na nim. I tak szybko, nie będziemy czytać z Bożego Słowa tego, szybko podam w punktach. Kanclerz uderzył bezpośrednio w Pana Boga. Lżył imię Pana Boga. Podważał zaufanie do Niego. Kanclerz drwił z wiary i wierności Hiskiasza. Mówił: na co ci to było? Gdzie jest twój Bóg? Czy on cię teraz wyratuje? Kanclerz próbował wywoływać duchowy zamęt, powołując się na rzekomy rozkaz Pana, aby zniszczyć Izraela. I uważam, że to było bardzo perfidne i jest to bardzo perfidne zagranie, które zastosował wtedy diabeł względem Izraela i które stosuje również dzisiaj. Bo oto Izrael powstał po
po czasie, kiedy odstąpił od Boga, kiedy Pan Bóg raz po raz karał Izraela za to odstępstwo, naród ten powstał, Bóg przebaczył, Bóg nie pamiętał już win, błogosławił. I wiecie, przychodzi próba, przychodzi doświadczenie i kanclerz mówi: to Bóg mi rozkazał, przecież nieraz już mi rozkazywał, nieraz byliście karani za grzechy, sam przecież Hiskiasz, pamiętacie, o tym mówiłem, sam Hiskiasz wspomniał, że to przecież Bóg karał Izraela za jego odstępstwo i dlatego wzywał Hiskiasz do zawarcia przymierza z Panem, do odnowienia tego przymierza. I teraz staje kanclerz, symbol diabła, i oskarża sumienie: nie zostało przebaczone, były grzechy w twoim życiu. Były grzechy w waszej historii, w historii waszego narodu i za to Bóg chce was ukarać. Do tego posuwał się kanclerz. Biblia mówi, że diabeł przychodzi, aby niszczyć, wytracać, zażynać, kraść. Chciał zachwiać wiarą do Boga. Chciał zasiać wątpliwość w przeświadczenie, które było w tym narodzie, że oto zbliżyliśmy się do Boga, a On wybaczył nam nasze winy. Tam jest też opisana taka historia w Izajaszu, że kanclerz celowo mówił w języku judejskim, żeby wszyscy ludzie, którzy byli na murach, którzy to słyszeli, żeby słyszeli, co mówił i w jaki sposób atakował wiary i zaufanie Judejczyków. I kiedy przyszli i mówili posłańcy króla Hiskiasza: rozmawiaj z nami w innym języku, nie mów do nas w języku naszym, żeby inni nie słyszeli, on powiedział: nie, będę właśnie mówił celowo w waszym języku, żeby wszyscy poczuli się niegodni Boga, żeby zwątpili, żeby zaatakować sumienie i oskarżyć. Czy nieraz jest tak w naszym życiu, że w ten sposób jesteśmy atakowani? Zastanówmy się. Kanclerz uderzał w Hiskiasza, w jego autorytet, wzywał Judejczyków: sprzeciwcie się swojemu królowi, on was prowadzi na zatracenie, chce was sprowadzić do zniszczenia. Przedstawiał również kuszące propozycje: poddajcie się, a będziecie ze mną mieli błogosławieństwo, będziecie spożywać ze swoich figowców, pić z własnych studni w mojej ziemi. Kłamstwa, które diabeł funduje chrześcijanom atakowanym. Gdzie był wtedy Pan Bóg? Biblia mówi, że, tak wnioskuje, czekał, aż Hiskiasz zwróci się do niego o pomoc. Odpowiedź była przygotowana. Kanclerz stał pod murami, perorował, opowiadał, lżył, wzbudzał, chciał wzbudzić wątpliwości, zasiać panikę. A Pan Bóg czekał, aż Hiskiasz podejmie właściwy wybór. Izajasza 37, 1-4. A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i oblukszy się w wór, wszedł do przybytku Pana i posłał Eliakima, przełożonego domu, i Szebne, pisarza, oraz starszych spośród kapłanów obleczonych w wory, do Izajasza, syna Amosa, proroka, i rzekli do niego: tak mówi Hiskiasz, dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić. Może usłyszy Pan, twój Bóg, słowa Rabszaki, którego posłał król asyryjski, jego Pan, aby urągał Bogu żywemu i pomści się za mowy, które usłyszał Pan, twój Bóg. Zanieś więc modły za resztkę, jaka się jeszcze znajdzie. Hiskiasz otrzymał odpowiedź bardzo szybko. Odpowiedź była jasna. Musiała ta odpowiedź również dojść do króla Asyrii, ponieważ król Asyrii przystąpił do jeszcze bardziej wściekłego i zajadłego ataku słownego na Izraelitów, na Judejczyków. 10-13 wersetu mówi tak: tak powiedzcie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu, niechaj cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz, myśląc, nie będzie Jeruzalem wydane w ręce króla asyryjskiego. Bo Pan Bóg odpowiedział Hiskiaszowi: nie martw się, wróci, nie zrobi żadnej tutaj szkody, wróci do siebie i poniesie śmierć. Król to asyryjski to usłyszał i tak odpowiedział: tak powiedzcie Hiskiaszowi, królowi judzkiemu, niechaj cię nie zwodzi twój Bóg, któremu ufasz, myśląc, nie będzie Jeruzalem wydane w ręce króla asyryjskiego. Oto ty słyszałeś o tym, co uczynili królowie asyryjscy wszystkim ziemią, postępując z nimi jak z obłożonymi klątwą, a ty miałbyś wyjść cało? Czy wyratowały je bóstwa tych narodów, które moi ojcowie wytępili, Gozan, Haran, Resef i mieszkańców Edenu z Tylasar? Gdzież jest król Hamatu i król Arpadu i król miasta Sefarwaim, Hena i Iwa? Hiskiasz miał jeszcze pracę do wykonania. Rozpoczęła się duchowa walka o zachowanie zaufania i o ostateczne zwycięstwo. Dalsze wersety od 14 do 20 tak mówią.
A gdy Hiskiasz przyjął list z rąk posłów i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. I modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy: Panie zastępów, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi. Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, swoje ucho i słuchaj. Otwórz, Panie, swoje oczy i patrz. Usłysz wszystkie słowa Sancheryba, który to wysłał posłów, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili wszystkie narody i ich ziemię i powrzucali ich bóstwa w ogień, gdyż nie były to bóstwa, lecz tylko robota rąk ludzkich, drzewo i kamień, i dlatego je zniszczyli. Teraz więc, Panie Boże nasz, wybaw nas z jego ręki, aby poznały wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty jesteś Panem. Kochani, zastanawiam się, co by się stało, gdyby Hiskiasz nie stanął w modlitwie. Dostał odpowiedź od Pana Boga, ale ataki nasiliły się. Nie zobaczył od razu odpowiedzi, nie zobaczył rozwiązania. Ataki się nasiliły. Diabeł próbował zniszczyć zaufanie Hiskiasza, zniszczyć to dziedzictwo duchowe, które on odbudował, które stworzył. Hiskiasz, myślę, nie otrzymałby odpowiedzi od Pana Boga, gdyby nie stanął wtedy w takiej modlitwie pokornej przed Panem Bogiem, mimo słów proroka, które otrzymał. Dalej czytamy w Bożym Słowie: Wtedy Izajasz, syn Amosa, posłał do Hiskiasza taką wiadomość w odpowiedzi na tą modlitwę, którą Hiskiasz zaniósł. Tak mówi Pan, Bóg Izraelski: Ponieważ modliłeś się do mnie z powodu Sancheryba, króla asyryjskiego, dlatego takie jest słowo, które Pan rzekł o nim: Gardzi tobą, szydzi z ciebie panna, córka syjońska. Potrząsa nad tobą głową, córka jeruzalemska. Komu urągałeś i bluźniłeś? Przeciw komu podnosiłeś swój głos? Wysoko wznosiłeś swoje oczy? Przeciwko świętemu izraelskiemu. Taki zaś będzie dla ciebie znak, to mówi do Hiskiasza. W tym roku wyżywieniem będzie zboże samorodne, w drugim roku zboże dziko wyrosłe, lecz w trzecim roku będziecie siać i rządź i sadzić winnice i spożywać ich owoce. A pozostała przy życiu reszta domu Judy znowu zapuści korzenie w głąb i wyda owoc w górze, gdyż z Jeruzalemu wyjdzie resztka, a z góry Syjon poczet ocalonych. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim: Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści tam strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, lecz do tego miasta nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto i ocalę je przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę. Czy wiecie, co się stało z królem asyryjskim? Ktoś wie? Przypomina sobie. I co stało się z tą armią? Anioł wybuchł. Tak, to jest mój... Wiecie, jak mam problemy, to kiedy czytam Biblię, kiedy Pan Bóg przez Słowo Boże wzmacnia moją wiarę, to są ulubione fragmenty. Potężna armia oblega, chce zdobyć, przychodzi anioł i w ciągu jednej chwili wytraca 120 tysięcy żołnierzy. Asyryjski król, asyryjski z podkulonym ogonem, musi wracać. Ucieka, wchodzi do świątyni, a tam zabijają go jego własni synowie. Taki był koniec tego, który urągał Bogu, który atakował Hiskiasza, jego zaufanie do żywego Boga. Bóg stanął po stronie Judejczyków. Ale dzisiaj z Bożego Słowa pokazałem Wam walkę, jaką musiał stoczyć Hiskiasz w obronie swojego zaufania, swojej wiary do Boga. Kochani, wnioski. Nie wiem, ile już mówię, ale już kończę. To już są wnioski. Z całej tej historii. Pierwszy wniosek. Czekamy na przebudzenie. Jest tak w naszym życiu, że czekamy na przebudzenie, które gdzieś tam się rozpocznie. Czekamy na przebudzenie, które rozpocznie się gdzieś u kogoś innego i liczymy na to, że fala przyjdzie do nas i nas pochłonie i nas ogarnie. A ja z tej historii dla siebie przede wszystkim biorę to, że przebudzenie powinno rozpocząć się we mnie. Czy jestem zdolny do duchowej obserwacji mojego życia i duchowej obserwacji okoliczności, tak jak było to w życiu Hiskiasza? Czy jestem gotowy na to, żeby skupić się na sobie i zrobić taki wewnętrzny audyt, czyli sprawdzenie, co funkcjonuje dobrze, co funkcjonuje źle, gdzie trzeba pewne rzeczy poprawić, jakie wprowadzić ulepszenia, żeby wszystko funkcjonowało dobrze. Czy jestem gotowy na zrobienie takiego audytu? Jak często robię taki audyt w swoim życiu? Czy badam każdą dziedzinę
Czy przeglądam całe swoje życie, swoje serce? Czy zadowalam się tylko jedną sprawą, a reszta zostaje już? Reszta gdzieś tam usprawiedliwiam, szukam wymówek. Boże Słowo mówi, że naród izraelski rozprawiał się wszędzie i ze wszystkim. Czy jest tak w moim życiu? Czy zadaję pytanie, czy wszystko i w każdej dziedzinie podoba się mojemu Bogu? Czy jestem gotowy na wysiłek? Czy jestem gotowy na pracę i poświęcenie? Mamy też wrażenie, że przebudzenie przyjdzie. Przyjdziemy w niedzielę na nabożeństwo albo w czwartek, dałby Pan Bóg, przyjdzie przebudzenie i będziemy tu siedzieć. Tak jak było na przykład niedawno w Ameryce, będziemy tutaj siedzieć w Bożej obecności, doświadczać wspaniałych rzeczy. Wiecie, jak dowiedziałem się o tym i zacząłem słuchać tego, oglądać live'y na internecie, a miałem ciarki, jak to po prostu niesamowite, jak przez samo oglądanie można było doświadczać Bożej obecności, tego, co ci ludzie tam doświadczali. Czekamy na przebudzenie, które wyobrażamy sobie jak wstryknięcie palcem, ale ono przychodzi po ciężkiej pracy u podstaw. Wymaga poświęcenia, wymaga szukania Boga, Jego bliskości, społeczności z Nim. Wymaga wielu takich nabożeństw, w kilkanaście, w kilkadziesiąt osób, w czwartek, kiedy jesteśmy zmęczeni, ale kiedy mówimy, jestem tutaj, żeby uwielbiać Boga, żeby błogosławić Go. Jestem tutaj, żeby odebrać od Niego to, co ma dla mnie przygotowane. Jestem tutaj, żeby wołać za chorymi. Jestem tutaj, żeby wołać za przebudzeniem w tym mieście. I wiecie, to się tak składa. Dokłada się do tego pragnienia naprawiania swojego życia, pragnienia życia w bliskości z Bogiem i układa się w jedną całość. To jest ta praca u podstaw, szukanie Boga, Jego bliskości, społeczności z Nim, a Pan Bóg to zauważa. I dałby Pan Bóg, żeby przyszło przebudzenie. Kolejny wniosek. W chrześcijaństwie nie chodzi o religię. Już to mówiłem to też w niedzielę. Chodzi o relacje i społeczność. O przebywanie z Bogiem na co dzień. Wiecie, to jest taki truizm, czyli coś takiego, a już nie powtarzaj tego, bo to już jest tak znane, że rozumiemy, nie jesteśmy głupi, a ty ciągle o tym mówisz. Już nie masz nic innego do powiedzenia. Tak, to jest truizm, ale ciężko nam jest wytrwać przez dłuższy czas w wierności, jeśli chodzi o społeczność z Panem. Wiecie, jak przygotowywałem się, to wyobraziłem sobie tą relację jako taki stół. Jest stół w fajnym miejscu, w przyjemnym miejscu, nie wiem, wyobraźmy sobie kawiarnię. Po drugiej stronie siedzi Pan Bóg i On zawsze jest. On się nigdy nie odwróci, nie zejdzie ze swojego miejsca. Czeka na nas, uśmiechnięty, zaprasza, przyjdź, porozmawiaj ze mną. I my jesteśmy jako chrześcijanie, przychodzimy, siadamy, ale jak często wiercimy się na tym miejscu, gdzieś nas coś rozprasza, odwracamy się, czasem wstajemy, odwracamy się plecami. On jest wierny. On się nigdy nie oddala. Siedzi na swoim miejscu, przy tym samym stole. Czy jestem gotowy, żeby usiąść na dłużej, żeby wyciszyć się, żeby posłuchać, żeby przyjąć to, co On ma dla mnie? To jest chrześcijaństwo, społeczność i relacja. Czy jestem gotowy, żeby przyjąć przebudzenie, ożywienie polegające na rozkwicie relacji z Bogiem, na przeżywaniu radości z tego faktu, takiej naturalnej, wiecie, radości z tego, że jestem Bożym dzieckiem, naturalnej miłości do ludzi, która powstała właśnie na skutek tego odnowienia, tej pokuty w narodzie izraelskim, w Judejczykach, którzy mimo tego, że im wymordowali rodziny, byli w stanie, chodźcie z nami, a będziecie mieli Boże błogosławieństwo, bo Bóg mówi, kto słucha Boga, otrzymuje moje błogosławieństwo i my tego doświadczamy. Czy jestem gotowy, żeby przyjąć, żeby wypełniać się miłością do ludzi, z którymi do tej pory nawet nie chciałem rozmawiać, których unikałem, bo coś mi tam zrobili, bo coś powiedzieli, nie zachowali się w porządku. Czy jestem gotowy, żeby obserwować Bożą wierność i zalew Jego błogosławieństwo, tak jak to właśnie miało miejsce w życiu Hiskiasza i narodu izraelskiego za jego panowania. Trzeci wniosek. Im częściej czytasz Boże Słowo, modlisz się, szukasz autentycznej relacji z Bogiem, tym bardziej widać w Twoim życiu owoce chrześcijańskiego życia. Czy nie tak właśnie było w życiu Hiskiasza i narodu izraelskiego? Truizm, nie? Ale ciągle mamy z tym kłopoty, ciągle ja mam z tym kłopoty. Posłuszeństwo Słowu i szukanie Bożych rzeczy przyniosło wspaniałe efekty. Radość, przebaczenie, ofiarność, poświęcenie dla innych. Oceniaj się po owocach. Jak jest w moim życiu? Jak dokonujesz przeglądu swojego wnętrza, poszukaj owoców. Owoców bliskości z Bogiem.
Gdzie one są, kiedy ostatnio urosły, kiedy dojrzały? Czy owocujesz z każdej strony, czy tylko jabłka są, a brakuje czereśni, których dawno nie było widać? Wiecie, tak już obrazowo mówię. Zaglądaj do swojego życia, szukaj owoców, ale szukaj owoców, pełnego spektrum owoców. Bądź szczery, bądź szczery i otwarty przed sobą. Piąty wniosek. W codziennym życiu, w stosunkach między ludźmi, ufność rodzi się poprzez nawiązanie relacji i pielęgnowanie. Jest tak, że ufamy ludziom, których znamy, z którymi się spotykamy, z którymi spędzamy dużo czasu, tak? Wtedy ufamy, nie? Nie ufamy świeżo napotkanej osobie. Trudno nam jest zaufać. Natomiast nabieramy ufności do tych, z których już poznaliśmy i wiemy, czego się po nich spodziewać. Tak to samo odnosi się do kwestii zaufania Bogu. Przypominam słowa, które powiedział Rabszake do Hiskiasza. Tak mówi wielki król, król izraelski. Na czym opierasz swoją ufność? I jest to pytanie zasadnicze, pytanie podstawowe, które dzisiaj pada do nas. Pytanie bardzo proste i być może przez nas wielu traktowane z lekceważeniem, z takim właśnie, z taką lekkością. Ufam Bogu, zaufałem. Co ty jeszcze chcesz powiedzieć na ten temat? Bez większej i głębszej refleksji, bez zastanowienia się nad sensem i znaczeniem odpowiedzi. Każdy z nas, ja, wy, zapytani o to, czy ufamy Panu Bogu, bez zmrużenia okiem powiemy: tak, ufamy Bogu, zaufaliśmy Jezusowi. Ta pozytywna nasza odpowiedź, bo ona jest dobra, jest często weryfikowana przez życie, przez okoliczności, przez problemy, przez sytuacje. W większym lub mniejszym stopniu życie mówi: a teraz sprawdzam. Sprawdzam, czy jest to zaufanie. Choroby, wypadki, śmierć bliskich, utrata pracy, trudności finansowe, samotność, zdrada dokonana przez przyjaciół. To są te rzeczy, które nas testują, które nas doświadczają. I sprawdzam przyszło również w życiu Hiskiasza. Kiedy widzę, patrzę na tą historię, to dochodzę do wniosku, że celem życia chrześcijanina nie jest ciągłe życie w szczęściu, w radości, w radości tak, ale w szczęściu, dostatku, w obfitości. Problemy nie omijają chrześcijan i zauważmy, że nie omijały największych bohaterów wiary. W życiu Hiskiasza problemy pojawiły się po jego dowodach wierności względem Pana. Jak to jest? To teraz to co? Ja mam się szykować na problemy, na trudności? Chcę być blisko Boga i chcę mieć Jego błogosławieństwo. Tak, ale każdego człowieka spotykają trudności, problemy, doświadczenia. Takie jest życie tutaj na ziemi. Ale wspaniałą rzeczą jest to, że właśnie mogę ufać mojemu Panu. Czym jest zaufanie? A ty komu ufasz? W czym pokładasz swoją ufność? Jak głęboka jest ta ufność? Wniosek kolejny. Ludzką rzeczą jest się bać. Ale rzeczą chrześcijanina jest przychodzić ze strachem do Pana i zostawiać go u Niego. Hiskiasz się bał. Na początku próbował sobie poradzić z własnymi środkami, metodami. Poniósł porażkę. Złoto, srebro wyszły z Izraela, a problem i tak pozostał. Hiskiasz się bał, ale zwrócił się w najlepsze miejsce. Myślę, wiecie, nie jest grzechem się bać. Często się boimy. Przechodzimy przez różne próby, doświadczenia, pojawia się strach, obawa, różne myśli. Ale wtedy jest czas, żeby oprzeć się na zaufaniu, przyjść do Boga, stoczyć duchową walkę, bo diabeł będzie atakował, będzie wysyłał pociski złego. Nie od razu przychodzą zwycięstwa. Powinniśmy również zakładać, że zwycięstwo tutaj na ziemi może się nie pojawić. Zwycięstwo nad problemami ziemskimi może nie nadejść, jeśli nie będzie ono przewidziane przez Pana. I ta świadomość, kochani, myślę tutaj o Adze Legierskiej, o Irku, ta świadomość powinna być częścią naszej ufności Panu Bogu, że jeżeli tutaj nie odniosę zwycięstwa, to wiem, że pójdę tam i odniosę wieczne zwycięstwo przez moją wiarę w Chrystusa Jezusa, w to, że Mu zaufałem, że podporządkowałem całe moje życie tutaj doczesne i będę z Nim po mojej śmierci. To nie jest wyraz słabości i wymówka na pytanie, gdzie jest Twój Bóg, czemu On Cię nie ratuje, czemu Cię nie wyratował, ale ta świadomość, że być może tutaj nie odniosę zwycięstwa, ale odniosę zwycięstwo tam, jest wyrazem takiego głębokiego poznania, doświadczenia obecności Boga i Jego woli
w życiu człowieka, sensu i znaczenia Jego woli, zrozumienia Jego słowa. Kochani, kiedy przygotowywałem się na ostatniej stronie naszej książeczki, bo chciałem sprawdzić, gdzie Julia mi poszkryfała i czy mam to wyrwać, czy nie, otworzyłem na ostatniej stronie i tam znalazł się taki werset. Nie wiem, kto go zaproponował do naszego zeszyciku, ale spasował mi on do kazania i przemówił do mnie. Pierwszy list Jana 5:14 i to jest zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia, takie tłumaczenie jest tam przytoczone. Ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. Wszystkich naszych próśb, ale zgodnych z jego wolą. I to jest ufność, którą w nim pokładamy. To nie jest słabość, to nie jest porażka, to jest ufność. My zanosimy prośby, on wysłuchuje tych próśb, które są zgodne z jego wolą. Kochani, ostatni wniosek. Co zrobisz, gdy nastąpi stan oblężenia? Gdy będziesz miał przed sobą potężną armię kłopotów, problemów, wyzwań, co zrobisz, gdy diabeł będzie śmiał ci się w twarz i pytał, gdzie jest twój Bóg? Są trzy opcje, może ktoś znajdzie jeszcze więcej. Pierwsza rzecz, poddasz się i zapłacisz daninę, nic nie osiągając. Druga rzecz, zawalczysz swoimi siłami. Trzecia rzecz, trzecie wyjście, trzecia opcja, zwrócisz się do żywego Boga, który mimo ciężkiej walki nie zostawi cię i ma przygotowane zwycięstwo, bo jeśli nie tutaj na ziemi, to tam w wieczności. Tylko przy tym wszystkim, przy tej walce musimy pamiętać, że chrześcijaństwo jest relacją, że jest życiem w bliskiej obecności Boga, jest budowaniem zaufania, bo to zaufanie, budowanie tego zaufania nie jest, wiecie, czymś tak, co mogę nabyć pstryknięciem palcem. Tak jak powiedziałem, w życiu jest tak, że poznajemy ludzi, doświadczamy ich, spotykamy się z nimi w różnych sytuacjach, w różnych konfiguracjach, różnych wydarzeń, i nasze zaufanie buduje się. I tak samo jest z Bogiem. Jeśli jestem z Nim, jeśli jestem blisko, to doświadczam Jego bliskości, mam z Nim społeczność i moje zaufanie wzrasta. I wiem, że choćby się walił świat, choćby mi runął świat, tak mówi pieśń, którą śpiewa między innymi CSM, choćby mi runął świat, ja pójdę za Bogiem. Kochani, to chciałem Wam przekazać, tym chciałem się podzielić. Także nie ma sensu marnować czasu. Naszym zadaniem jest budowanie zaufania do Pana Boga, a budowanie zaufania odbywa się przez relacje, przez bliską relację, przez społeczność, nie przez religię, nie przez obrzędy, nie przez jakieś ślepe posłuszeństwo nakazom, zakazom, ale przez relacje, przez słuchanie Słowa Bożego i wykonywanie tego Słowa. Powstańmy, kochani. Będziemy się modlić. Mam świadomość, że to słowo jest w pierwszym rzędzie skierowane do mnie. Mam takie dziwne, nieodparte wrażenie, że gdzieś przyjdą testy, próby, ale chcę mieć zbudowaną ufność, chcę ufać Panu Bogu i chcę wiedzieć, że On jest ze mną na dobre i na złe. Dziękujmy za to Panu. Dziękujmy, że okazał nam swoją łaskę, że wzywa nas do relacji, wzywa nas do społeczności, że jest wiernym Bogiem. Dziękujemy Mu za to, że daje wskazówki, jak wzmacniać się, jak się budować i jak postępować w naszym życiu, żeby zwyciężyć. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, dziękuję Ci za to słowo, które położyłeś mi na sercu, dziękuję Ci za to, że tym słowem dotknąłeś się mojego życia. Dziękuję, że to słowo jest dla mnie w pierwszym rzędzie kierowane i chcę je wziąć, Panie, żyć tym słowem, schować je głęboko do swojego serca, do skarbca mojego serca i żyć tym słowem i wyciągać, kiedy będzie potrzeba, bronić się tym słowem, walczyć, atakować tym słowem. Każdego przeciwnika, każdy atak, Panie, kiedy przyjdzie. Dzięki Ci, Panie, że dajesz nam swoje cenne słowo, że ono jest tak bogate, że możemy tak wiele cennych rzeczy z Niego wydobywać dla naszego życia, Panie. Błogosławię zbór, błogosławię każdą osobę, która jest na tym miejscu. Modlę się, abyś błogosławił to słowo w naszych sercach, Panie, aby to słowo mogło być użyte we właściwy sposób. Amen.